sobotę 25 maja w Trzyńcu odbył się festiwal PZKO, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. To duże, niezwykle bogate pod kątem artystycznym wydarzenie organizowane jest co 4 lata. Wiele kół PZKO organizuje co roku różne imprezy. Bale, dożynki, różne lokalne imprezy. Natomiast ten jeden festiwal raz na 4 lata gromadzi nas wszystkich, żeby się spotkać, żeby pokazać, co się dzieje w kołach, co się dzieje w zespołach. I to jest właśnie to pokazanie naszego dorobku, który wzbogaca cały region. To nie jest na tej zasadzie, że my działamy dla siebie, a obok tu żyje większość. My po prostu jesteśmy wrośnięci w te ziemię, bo przed prawie 100 latu podzielono Śląsk Cieszyński, a my ocknęliśmy się po tym lewym brzegu Olzy i czasami boli nas to, że prawa strona Olzy postrzega nas jako ludzi, którzy się przeprowadzili, jako emigrantów. Natomiast zapominają o tym, że Śląsk Cieszyński to polskość, to nasi rodzice, to nasze korzenie, a my jesteśmy właśnie tymi, którzy kontynuują nie tylko folklor, ale to, co nosimy w sercu. Jesteśmy obywatelami Republiki Czeskiej. Wielu z nas nigdy nawet się nie zetknęło z Polską, ale Polskę nosimy w sercu. Festiwal PZKO zainaugurował występ połączonych chórów i solistów w biało-czerwonych barwach. Po części oficjalnej przyszedł czas na artystyczną ucztę dla duszy i ciała. W bogatym programie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Koncerty odbywały się równolegle na dwóch scenach. Na tej plenerowej wystąpili m.in. laureaci 16. edycji festiwalu Piosenki Dziecięcej. Zaś w Werk Arenie można było zawiesić oko m.in. na tancerzach z zespołów tanecznych PZKO. Wystąpił także zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ zespołu gimnastycznego Gimnaści z miejscowego koła PZKO Wędrynia. Festiwal był również doskonałą okazją do zaprezentowania miejscowych kół, które chętnie skorzystały z tej okazji. Oprócz występów można było pobuszować pomiędzy straganami i zakupić oferowane przez wystawców produkty. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.